Komisja Architektury w sprawie opinii do ustalenia budżetu inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działkach numer 57/8, 57/9, 57/10, potem 45 Krowodrza oraz budowa wjazdu na działkę numer 57/8, 57/9, 57/10 i terenie działki i terenie części działki numer 301 45 Krowodrza przy ulicy Wrocławskiej. Proszę Państwa, zanim odczytam ten paragraf pierwszy, to chciałabym jeszcze powiedzieć, że mamy takie kuriozum, gdzie na jedną lokalizację mamy 4 wnioski, które właściwie różnią się tylko numerem, a wszystko inne praktycznie jest to samo. Już raz opiniowaliśmy jeden wniosek, teraz jest następny i jeszcze następne 2, dokładnie taka sama sytuacja. Więc teraz przeczytam paragraf 1, Rada Dzielnicy V Krowodrza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji budżet dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działkach 57/8, 9/10, obręb 45 Krowodrza oraz budową zjazdu na działkę 57/8, 9/10 i terenie części działki nr 301, obręb 45 Krowodrza przy ulicy Wrocławskiej ze względu na zbyt dużą wysokość budynku sugerowana przez Radę Dzielnicy nie powinna przekraczać 5 migracji, zbyt mały współczynnik powierzchni biologicznej czynnik to jest nie więcej niż 30%, brak określenia współczynnika miejsc parkingowych, proponowana ilość i tu autopoprawka 1.5, skoro tam mówiliśmy, to tu też miejsca na jedno mieszkanie, niedostosowanie przepustowości ulicy Wrocławskiej do lokalizowania nowej zabudowy. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. I tu jest to samo, co było, tak jak Państwo widzicie. Znaczy projekty są te same, tak? No, projekty są te same, a deweloperzy? Ten sam. Tylko numeracja się zmienia. Tak, to jest tak jakby naznaczenie materiału. To jest taka metoda, żeby zarzucić. Przeciwnika zmylić. Właśnie. Żeby tracił rachubę, o którą to chodzi. No tutaj głównie chodzi o strony postępowania. Ja bym tu powiedziała, że zbyt mały współczynnik powierzchni biologicznej czynnej nie więcej niż 30%, tylko nie mniej niż 30%. No właśnie, no właśnie. Tak. I ja bym to jeszcze ubrał I to miejsce postojowe 1,5. O właśnie. Tak, sugerowana przez Radę Dzielnicy nie mniej niż 30%. Tak. Chodzi mi o to, a nie takie dopisać. Tak, ale żeby jeszcze dopisać to sugerowane. Biologiczne czynnej to jest sugerowana przez Radę Dzielnicy nie mniej niż 30%. Nie mniej niż 30%. Dobrze. Na porządku przegłosujmy tą poprawkę, bo ona jest taka większa. Czyli zbyt mały współczynnik powierzchni biologicznej czynnej w nawiasie sugerowana przez Radę Dzielnicy nie mniej niż 30%. Kto z Państwa jest za, proszę. No i ten miejsc parkingowych. Ale to już dziękuję. Kto z Państwa to jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Czy jeszcze jakieś poprawki? Nie, no, nie widzę. Żeby kontynuować to półtora. Tak, ale to już autopoprawka. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosami. Następna uchwała. No, musimy formalnie to przeprowadzić. I poprawki wprowadzić do każdej. Czyli jest ta sama. Sugerowana przez Radę Dzielnicy nie mniej niż 30%. Tu jest. Nie, numery postępowań są różne. Jest, no właśnie, pierwszy mamy 516, 517. Jedną uchwałą, tylko żeby w niej były zawarte te wszystkie numery postępowań. No podobno, że nie. Proszę Państwa, będziemy to precyzowali oddzielnymi uchwałami. Także przegłosujmy tą poprawkę tak samo jak w uchwale. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki sugerowana przez Radę Dzielnicy nie mniej niż 30% poszło do podniesienia ręki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania całej grupy. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 518. Wprowadzamy poprawkę sugerowana przez Radę Dzielnicy nie mniej niż 30%. Kto z Państwa jest za przeprowadzeniem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania. Tak? I gość jest 1,5 miejsca, tak? Tak, poprawka o 1,5 miejscu, tak samo jak i w poprzedniej uchwale. Kto z Państwa jest za przyjęciem całego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały numer 519. Poprawka sugerowana przez Radę Dzielnicy nie mniej niż 30% i 1,5 miejsca na jedno mieszkanie współczynnik miejsc parkingowych. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.